Powiem szczerze, że ostatni sezon dla mnie jako dla sportowca nie był jakiś ciężki. Ja jakoś bardzo nie odczułem tych sytuacji covidowych. Na pewno musieliśmy zmieniać bardzo dużo swoich planów i obozowych, zawodowych, ale na szczęście wyszliśmy z tego obronną ręką. Byliśmy przygotowani do Pucharu Świata, do Mistrzostw Świata i myślę, że mimo wszystko daliśmy sobie bardzo dobrze radę i pokazaliśmy, że, no, że takie rzeczy nas nie złamią i niczym nam nie przeszkodzą. Także myślę, że w tym roku jaka sytuacja będzie, to się okaże, bo to się zmienia z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, ale na pewno jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy w każdej chwili się dostosować do sytuacji i być przygotowany w każdym momencie. Tak, ostatnie dwa sezony pokazują, że mnie i całą grupę stać na to, żeby rywalizować ze ścisłą czołówką. I bardzo to cieszy, tym bardziej tak jak mówimy, jest teraz sezon igrzyskowy. No i po prostu trzeba tą tendencję utrzymać, a nawet poprawić i na pewno będziemy zadowoleni z wyników. Zdecydowanie igrzyska tracą właśnie na takiej atrakcyjności ze względu, że nie będzie kibiców i że jakby ten kontakt nawet zawodników z zawodnikami innych dyscyplin będzie bardzo ograniczony. Jakby w moim przypadku jest o tyle łatwiej, że już na igrzyskach byłem, jakby tą całą atmosferę poczułem i wiem jak to wygląda. Dlatego jeżeli teraz będę jechał trzeci raz na igrzyska, to powiedzmy gdzieś w głowie już mam zapisane tę całą otoczkę i wiem, że teraz, jeżeli nawet tego nie będzie, no to skupię się na konkretnej robocie, a jakby całą atmosferę mam gdzieś w sercu i w głowie i tego na pewno nigdy nie zapomnę. Ale wiadomo, że dużo fajniej byłoby, żeby te igrzyska były już otwarte dla wszystkich, dla kibiców, dla wszystkich dziennikarzy, dla zawodników, dla trenerów i no, żeby to i jednak tą rangę i wszystko podtrzymać. Tak, no, wiadomo, że chcielibyśmy, żeby ten lód był troszeczkę lepszy, chociaż zdajemy sobie sprawę, że jak patrzymy na zewnątrz i są tropikalne upały, to na pewno nie jest to łatwe, żeby przygotować go na najwyższym poziomie. Ale trzeba zaznaczyć, że teraz w Europie są tylko dwa miejsca, na których możemy jeździć na łyżwach, czyli Herenveen i Tomaszów Mazowiecki. Dlatego jest to na pewno dla nas ułatwienie. I też będąc tutaj, nie musimy tej bariery jakby covidowej gdzieś tam pokonywać, no bo nie wiemy jaka jest sytuacja, czy no, gdzieś tam wiemy jaka jest sytuacja w Holandii, ale to też wszędzie się zmienia. Na pewno będąc u siebie mamy do tego dostęp i, no, i jest dużo łatwiej, tak. Cieszę się, że ten sezon się skończył i nie był to idealny sezon, nie był taki jak sobie wymarzyłam czy zaplanowałam. Tam było kilka takich rzeczy, które nie były fajne właśnie ze względu na sytuację covidową, to, że musieliśmy wcześniej wracać do domu, gdzieś tam odbywać izolacje domowe po zgrupowaniach i to faktycznie nie było takie. Było dość ciężkie i myślę, że sobie świetnie z tym poradziliśmy pomimo tych przeciwności, ale cieszę się, że jakby ten sezon jest za nami i bardzo liczę na to, że ten sezon będzie zupełnie inny i wszystko się inaczej ułoży. Zdecydowanie to jest dużo większa motywacja. Tak z taką myślą, że zostało już niewiele czasu, więc zrobię wszystko, poświęcę wszystko, żeby osiągnąć ten swój cel, a celem jest oczywiście zakwalifikowanie się na igrzyska i wypadnięcie tam po prostu jak najlepiej, tak na 100% swoich możliwości. Ja liczę na to, że już nasze igrzyska będą trochę luźniejsze z tymi wszystkimi obostrzeniami i przede wszystkim liczę na to, że na naszych igrzyskach już będą mogli być kibice, bo startowałam w sytuacjach, gdzie byli kibice, startowałam tam, gdzie ich nie było i zdecydowanie jakby tłum na trybunach niesie dużo bardziej. Chociaż wiadomo, jeżeli ich nie będzie, to jesteśmy w stanie się po prostu na to przygotować i wystartować i tak na poziomie swoich możliwości. Zdecydowanie tak, bo zawsze ta świadomość taka, że jesteśmy w domu, jesteśmy u siebie. Tak naprawdę teraz w sytuacji covidowej jest pewne, że możemy wejść na lodowisko, że nie wyjedziemy za granicę i nie będzie czekała nas jakaś kwarantanna na miejscu czy po powrocie. Więc w tej sytuacji teraz to jest naprawdę duże ułatwienie i dobrze być w domu na lodzie. Życzyłabym tego, żebyśmy działali cały czas zgodnie z planem, żeby nie wydarzało się nam żadne kontuzje i żeby wszystko przebiegło pomyślnie, żebyśmy byli cały czas tak bojowo nastawieni, jak jesteśmy teraz i zakwalifikowali się na tą najważniejszą imprezę. Szczerze powiedziawszy, to my jako sportowcy, no jakiekolwiek tutaj czynniki zewnętrzne będą na nas działać, nie możemy sobie za bardzo pozwolić na to, żeby takie okoliczności zablokowały nas chociażby w trenowaniu, bo wiadomo, że tamten sezon był inny, nie był to sezon olimpijski, teraz jest sezon, kiedy odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie, więc już totalnie nie możemy gdzieś szukać tutaj zewnętrznych atrakcji w postaci tego, że mamy gdzieś tutaj ograniczone możliwości. Każdy tak naprawdę na miarę własnych możliwości skupia się na sobie i każdy ma
troszeczkę odmienne warunki, bo przecież nie pochodzimy z tych samych miast, a spotykamy się już docelowo na zgrupowaniach, ale tak, no, dajemy radę, robimy co możemy i jak na razie przygotowania idą pełną parą i zgodnie z planem. No właśnie, szczerze powiedziawszy, to byliśmy dość pozytywnie zaskoczeni, bo koncepcja bańki, w której odbyły się Mistrzostwa Europy, dwie edycje Pucharu Świata, oczywiście były to okrojone, że tak powiem, była okrojona edycja i Mistrzostwa Świata, no dość dobrze to funkcjonowało i oczekujemy, że nie będzie również problemu na Igrzyskach Olimpijskich, bo tutaj wiadomo, jest więcej osób, panują zupełnie inne warunki. Myślę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, dlatego dobrze, że akurat letnie igrzyska olimpijskie odbędą się najpierw, a zobaczymy, jak zostanie to przeniesione na nasze warunki. Jest na pewno o wiele większa motywacja, o wiele bardziej na siebie zawodnik uważa, tak, bo wiadomo, że nie warto łapać kontuzji akurat w takim okresie. Ale szczerze powiedziawszy, ja mam taką strategię, że w zasadzie jakiś dodatkowy stres związany z tym, że jednak są to przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, mogą generować wiele błędów, takich treningowych, takie jakby złe podejmowanie decyzji, to na pewno można dość uniwersalnie powiedzieć, więc ja lubię zachowywać takie czynniki, znaczy wolę trzymać to wszystko pod kontrolą, jakoś się gdzieś za mocno nie podpalać, że jednak jest to sezon igrzyskowy i dlatego dam z siebie 110%, a czasem to 110% może być takie, no, nieodpowiednie w pewnych momentach. Dokładnie, jak widać, przyjeżdżają tutaj chętnie do nas inne teamy. Też czasem robimy tak zwany merch właśnie z Włochami. Ostatnio trenowaliśmy razem i wiadomo, że jak jest więcej zawodników do poprowadzenia, to od razu jakoś lżej robota idzie. Jest super, no wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej. Co prawda, no cóż, takie mamy warunki, korzystamy z tego, co możemy. Za niedługo wyjedziemy za granicę i będziemy już trenować na troszeczkę szybszym torze, więc tam będziemy mogli szlifować formę lepiej, ale no super, cieszę się, że jestem w Polsce, mam blisko do domu, mogę sobie zawsze skoczyć właśnie do Warszawy, więc jest super.